Gdy myślę o Pawle Chile, dzisiaj, tuż po jego odejściu, to mam przed sobą oblicze człowieka promiennego, świetlistego, bardzo pogodnego, uśmiechającego się i zwróconego ku życiu poprzez przyjaźń, poprzez miłość, poprzez zachłanność zmysłową, głód obcowania. I takim go będę pamiętał, a jednocześnie mam świadomość, że prawda o nim, o jego dramacie osobistym, o głębi jego pisarstwa powiązana jest też z ciemnością, z zgłębianiem mroku. Tak jakby to ostatnie zdanie z traktatu moralnego Czesława Miłosza, przed nami jądro ciemności, było wpisane w jego los i jako pisarza, i jako człowieka, że jesteśmy wyrzuceni w świat, w którym przed nami rozpościera się jądro ciemności. Doświadczył zła w świecie, był jego świadom, był człowiekiem, który wyrastał z rodzicami w rodzinie na ruinach potwornego zła II wojny światowej. I to zmierzenie się z mrokiem w sobie i w świecie dookoła, myślę, że uczyniło go zarówno pisarza, jak bliskiego nam człowieka. To było pytanie o wyjście. I to wyjście, tak jakby Miłosz powiedział, wyjście z ziemi Ulro za Blejkiem, z ziemi wydziedziczenia. To zmaganie, a jednocześnie taka ciekawość i ponęta, żeby spróbować, żeby dotknąć ciemności w sobie, żeby wejść w tą noc, żeby nie uciekać, żeby stało się to częścią naszego doświadczenia, ryzykowne doświadczenie i ze świadomością, że za to się płaci cenę. Paweł płacił za to cenę w życiu. Ale to, co mnie bardzo interesuje, kiedy myślę o nim i kiedy staram się w kilku słowach o nim powiedzieć, to właśnie to, jak można z tego wyjść, bo właściwie to pozostawił nam po sobie. I że są może dwa takie sformułowania, do których często powracał. Jedyne słowa, które w Ewangeliach są wypowiedziane nie po grecku, tylko po aramejsku, to pierwsze właśnie, Eli, lama sabachthani, Boże, czemuś mnie opuścił. To jest właśnie ta sytuacja pozostawienia samotnym człowieka w jądrze ciemności. A drugie, talita kum, czyli dzieweczko, wstań, ta próba podźwignięcia się, odrodzenia, życia na przekór wszystkiemu, na przekór nocy zagłady i na przekór wszystkim innym rzeczom, o których piszę w tym tytułowym talita, tomie swoich opowiadań. I gdybym miał teraz króciutko odpowiedzieć, jak wyjść, to bym powiedział o dwóch rzeczach za Pawłem. Pierwsza to jest kwestia mostu. Tak? To znaczy wychodzimy poprzez most, poprzez odrodzenie mostu, które zawsze się odradza. Ten Dawidek na ruinach Gdańska, gdzie wszystkie mosty są zburzone, powysadzane, wychowując się w dolinie zerwanych mostów tak naprawdę, zawiązuje komunikację pomiędzy brzegami. Ciekawy jest drugiego. Cały czas przekracza i wychyla się. I właściwie praca pisarza, jego rzemiosło jest pracą, które ma zawiązać przęsła mostu i pozwolić przejść przez tą dolinę. Tak się stało
Tak się stawało oczywiście w życiu Pawła i dosłownie, kiedy stał się patronem odradzającej się kolejki miejskiej w Gdańsku i w życiu duchowym jego. Ten wysiłek przekraczania ku drugiemu brzegowi był zawsze obecny. I druga rzecz, może najbardziej niezwykła, to znaczy, że ta pustka powinna stać się w pełni pustką, że to nie jest u niego receptą na wyjście z ziemi wydziedziczenia. Nie było za zagracanie pustki, pretendowanie, że się zna tajemnicę, posiada wiedzę i umeblowuje tą przestrzeń. Wręcz przeciwnie, że wychodzimy, oczyszczamy, wycofujemy się po to, żebyśmy znaleźli się w przestrzeni czystej pustki, jak pustej nocy w tym niezwykłym jego opowiadaniu przed śmiercią, takiej sytuacji granicznej spotkania ze śmiercią, czy w Wajzerze Dawidku, prawda, w tej tajemnicy braku, zniknięcia chłopca Dawidka. Czyli jakby odpowiedzią Pawła jest spotęgowanie tajemnicy, odpowiedzią Pawła jest pogłębienie pustki, jest czysta izba, jest pusta noc i odnalezienie się w tych przestrzeniach, bo jedynie wtedy, kiedy zaistnieje nasze wycofanie, wycofanie naszego ja, naszej racji, naszego posiadania, naszego zawłaszczania, tylko wtedy możliwe jest spotkanie z drugim, spotkanie z innym. Obecność tego, za czym Paweł najbardziej tęsknił, tej najgłębszej gdzieś tęsknoty za głosem innego, za spotkaniem z transcendencją, za spotkaniem z twarzą innego. Mam nadzieję, że teraz stoi w jej obliczu pełny, radosny, świetlisty nasz Paweł.